Nimpu. Us. Cześć mistrzowi mistrzy i witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja. A dzisiaj zapraszam was gorąco do obejrzenia kolejnego odcinku serii Assassin's Creed Unity. Dzisiaj rozpoczynamy kolejną misję, asasynowską misję prosto w Paryżu. Tak więc cóż, nie przedłużając dłużej, podejdźmy już sobie tutaj do znacznika. Choć jednak zanim tutaj podejdę, prosiłbym was o jedno, abyście już teraz stawili łapkę w górę pod tym materiałem. Możecie także strzelić komentarz po to, żeby materiał się lepiej pozycjonował do większej ilości moich widzów. W ten sposób właśnie wspomożecie moją działalność. O, dziękuję z góry. Teraz wejdźmy. Umarł król. Bierzemy się do roboty za tą misję. Już się nie mogę doczekać kolejnych tutaj przygód. Choć szczerze mówiąc, jakby główna linia fabularna idzie tak... Albo to moje wrażenie tylko, idzie tak dość szybko. To jest kontynuacja przedniego gameplaya, jeżeli nie widzieliście, polecam gorąco. Okej. Czas załatwić króla żebraków. To może wcale nie być takie łatwe. Okej, musimy odszukać kryjówkę. Dobra, jak sytuacja wygląda? Jest tu kilku strażników. Tak więc dobra. Albo przedostaniemy się od razu tu po cichu, albo spróbujemy jakoś załatwić. Nie wiem, czy stąd będę... jestem w stanie. Okej. Trochę powalczymy na początku. Dobra, to może nie być najprostsza tutaj konfrontacja, ale wydaje mi się, że spokojnie damy sobie radę. Orzeszmy, ty z pistoletu na mnie? Nieładnie. Trzeba ich powstrzymywać. O kurde. Dobra, załatwiony. Ten też zaraz odejdzie. Okej, została dwójka. Dobra, to mamy z głowy. Sabotaż. Wszystko fajnie. Aha, w ten sposób. Okej. To się może nie do końca tutaj spodobać tutejszym mieszkańcom. Aczkolwiek. Co dalej musimy tutaj zrobić? Musimy uszkodzić komin, odwróć uwagę. No dobra, przejdźmy na bardziej tryb bojowy. Choć wydaje mi się, iż jeżeli bym tutaj podszedł dalej, no to tam mam od razu już przejście. A wszystko przeszukajmy jeszcze tutaj tego, któremu się zmarło. Dobra. Nie pozostaje mi nic innego, jak podejść nieco dalej. Okej. Mamy cel zlokalizowany. Oczywiście spróbujemy to zrobić z powietrza. Przedostańmy się tutaj. Wejdźmy na linę. I skaczmy! Dokonajmy zabójstwa z powietrza. Okej. Dobra. Czas pozałatwiać tutaj niektórych. Okej. Dzielna kobieta. Oki. Wygląda to, że się udało. Ale... to dalej nie koniec. No cóż, musimy odszukać kryjówkę króla żebraków. Gdzie on tutaj może być? Okej. Tam jest kolejna dwójka, którą należy załatwić. I wiecie co? Zajmiemy się tym teraz. Ja wam dam. Pięknie. O kurde. Moment. Gdzie tutaj było lekarstwo? Bożem zapomniał. Na kół. Dobra. Udało mi się. Nie, słuchajcie. Wycofujemy się. Nie na tym rzecz polega. W tej misji.
Dawaj, Arno, do góry. Dobra. Zwialiśmy. Król żebraków znajduje się gdzieś tutaj. W pobliżu. Myślę, że raczej szybko znikniemy z pola ich widzenia. A ci odpuszczą. Okej, tracą wiarę. No, nie mam je tu. Idźcie se. Dobra. Zniknęliśmy. Mimo wszystko, gdzie może znajdować się ten król żebraków? Przez budynki tak go nie wyśledzę. Jest tutaj ktoś, ale to tylko jest kupiec. Więc nie tak do końca. Ja może mieć tą swoją kryjówkę tutaj. No cóż, budynki są tak zrobione. Za bardzo tutaj nie można do nich wchodzić. Choć może jakiś taki znajdziemy. Dobra. Uszkodziliśmy kominy. Okej. A zatem możemy teraz już przedostać się dalej i teraz polecimy już z główną linią. Trzeba było na początku dokonać te sabotaże, myślałem, że to takie opcjonalne jakby, ale jednak to było po prostu. Cholera. Ej, bo znacznik mi zniknął. Moment, no ja się tak nie bawię. Czekajcie, a co będzie jak podejdę tu? No i pojawił się znacznik 100 metrów i coś znika. What the fuck? Dobra, pójdziemy w takim razie na czuja. 100 metrów to nie jest jakaś mega wielka odległość. Chyba się ze mną tutaj zgodzicie. A może właśnie gdzieś już tutaj go możemy odnaleźć. Okej. Jak tutaj wygląda cała sytuacja? Roi się tutaj od różnych strażników. Wszystko. To dalej jeszcze nie jest to. I dalej poszukujemy owego króla żebraków. Moment, zerknijmy na mapę. Dobra. On siedzi tutaj, tak? No to wygląda. Jest i tutaj podziemne wejście. Czyli tu musimy się przedostać. Chodźmy dalej. Jest i przejście do podziemi. Obszar strzeżony. Ha. Wykorzyliśmy ich. Ale nie tak do końca. Słuchajcie, dokonamy tej zabójstwa z powietrza. Przy okazji załatwimy tutaj pewną sprawę. Okej. Z tą trzeba będzie się nieco inaczej sprawić. O, nowa ranga asasyna, uczeń. Ja wam dam. Nie! Nie zdążysz. Nie zdążył. Tak jest, pokaż im. Kto jest mistrzem fechtunku, Arno? Cholera, wyglądało to tak, jakby chciał wezwać alarm. Ale już go nie weźmie. Okej. Zobaczymy. Nie. Jak on to mógł tak zrobić? Ja się tak nie bawię. Okej. Jesteśmy w środku już. Teraz przygotujmy odpowiednią zasadzkę. Użyję bomby ogłuszającej, a następnie ostrza berserkera. Tak, żeby ich trochę tutaj, wiecie, żeby po prostu powariowali. Okej. Odwrót. Załatwię go. No zaradę, zesz mnie, cholera jasna, ale mocna pierdziela mi z tego pistoletu. Dobra. Powinno się udać. Zabić tego jednego. Jest! Załatwiony. Dobra. Świetna kontra.
Okej. Raczej nie ma większych szans. Załatw go, Arno. Pięknie. Okej. Udało się. Nie mam wytrycha, szkoda. No to co? Zajrzyjmy zatem, co znajduje się pod tą pokrywą. Okej. Sprawa wygląda dość ciekawie. Ci się wynieśli tutaj. Musimy ostrożnie badać tutaj ten teren. Raczej to jest zamknięte. Tędy nie przejdziemy. Okej, wiem, że to jest obszar strzeżony i zdaję sobie z tego sprawę. Jednak przeciwników w pobliżu jak na razie nie ma. Dobra. Trzeba mieć się na baczności w takich tunelach. Ktoś tu jest? Okej. Jest i śpiąca dwójka. Możemy spróbować się tutaj poskradać nieco. I ominiemy w ten sposób naszych przeciwników. Choć szczerze mówiąc, wiecie, co ja bym najchętniej tutaj zrobił. Czekajcie. Ten jeden śpi. Więc można byłoby spróbować czmychnąć. Albo ich po cichu zabić. Biorę opcję numer 2. Słodkich snów. Dobra, dwójka na dole. Dobrze. Jak tą dwójkę tutaj po cichu załatwić zatem? Wszystkich tylko dwóch. Załatwko! Jest! Dobranoc. Dobra, idzie całkiem nieźle. Jeden po lewej. Dwóch. O kurna. Nie ma mnie tu. Siedzę z boku. Może i byłaby szansa ich nawet ominąć. To trójka tych takich, wiecie, słabszych. To ja bym ich nie lekceważył. Mimo wszystko zróbmy to po cichu. Zawsze, jeżeli macie taką możliwość, to polecam. Daje to ogromną satysfakcję. Dobra. Musimy przedostać się wyżej. Skorzystajmy z drabiny w tym celu. Dawaj na górę. Okej. Przejdźmy tu. Martwy strażnik. Ale? Co się tu dzieje? My lord! I've heard reliable reports that an assassin is nearby and that you are his intended target. Ty frajerze. Worm has grown a spine. Now he's a snake. Damn. It's only a matter of time, I knew that much. Obiecał, że nic nie powie. Oh, we, my lord. The assassins are well connected. But we have the advantage now, don't we? Muster the guard and lead the hunt for this assassin. Bring me his head. Dziwny ten klucz żebraków chyba maluje se usta szminką. Dziwny człowiek. Dobra. Siedzisz sobie tu i na tym krześle ja postaram się, abyś dokonał żywota. Dobra. Stąd tutaj nigdzie się nie przedostaniemy tak dalej. Musimy skorzystać z tej bocznej drogi. Okej. Nie wyczuwam tutaj czyjej obecności, dopiero tu jest ktoś.
tym, że wydaje mi się, iż można byłoby go ominąć. Jeżeli bym po cichu tutaj, wiecie, przeszedł. Po cichu miało być. Ich zostawimy. Mogą mnie teraz namierzyć. Jak patrzą w tą stronę. Śpią, a nie patrzą. Dobra, idziemy dalej. Na dole będzie ich trochę. Trójka. Chyba musimy tutaj jednak przejść w taki sposób, bo innej możliwości może nie być. Jakby ich załatwić po cichu? Oto jest pytanie. Tak jak teraz właśnie. To będzie najlepszy moment. Nie na lampę, Arno. Kurna! Ja pierdolę. Zupełnie nie o to chodziło. Ale fail! Dobra. Musimy wziąć się w garść i to wygrać. Jak zginiemy, no trudno. Bywa. Była to ciężka sytuacja. Tak jak i ninja. Jeden błąd i giniecie. Ja nie chciałem, żeby on tam spadł. No, to sterowanie jakoś w Unity, tak szczerze mówiąc, nie przepada do mnie. Wolałem to z Black Flaga. Dobra, to widzieliśmy. Zatem... zróbmy to, co już zrobiliśmy. Dotrzyjmy tutaj błyskawicznie. No, trochę ten quest wymaga jednak trochę refleksu. I zwinności. Dobra. No rzesz mnie, nie mówcie, że mnie tutaj zobaczycie. Dobra. Nie widzą mnie, nie widzą mnie, nie widzą mnie. Żeby całkowicie spadł im poziom zdenerwowania. Okej. Gdy się odwrócą, robimy swoje. Nie o to chodziło, do cholery. Dobra, ale z dwójką powinienem sobie dać radę. To dużo lepiej. Okej. Teraz to na light. Zarwnij go, Arno. Okej. No to was mam z głowy. Może warto was przeszukać. Kasa powinna się przydać. Dobra. Przeszukaj go. Ten był biedniejszy. O, bomba dymna. Dobra, no to wszyscy. Badajmy dalej otoczenie. Czysto. Król żebraków dość mocno panikuje. Jest tutaj natomiast jeden ze strażników. Nie chciałem tego zrobić. Ach, patrzę cały czas tutaj. Musimy wykorzystać moment, w którym się odwróci. O ile takowy w ogóle będzie. Może być tak, że po prostu nie będzie. Ale zaraz, czy on... nie, on nie spał. Bardzo szybko tutaj podejść, rzucić bombę. To mógł być dobry pomysł. Co za zła mas uciekł. Ech, no nic. Skorzystamy z innej drogi, aby się tutaj dostać. Cóż, obstawać się mocno zmniejszyła król żebraku. Lećmy na górę. Okej. Teraz musimy naprawdę wykazać się zmysłem asasyna. Już wiem, jak to obejść.
żeby raczej mnie nie zauważyli. Tutaj górą. Spróbujmy. Wyskoczysz tu jeszcze wyżej? Cholera, nie może. Ale myślę, że tutaj. No, Arno, dawaj w prawo. No skacz. No co jest? No nie mówcie, że nie może tej przeskoczyć na bok. Aleś ty słaby, Arno. Dobra, czmychniemy inaczej. Może warto byłoby skorzystać z tego tutaj. Nie, Scrooge żebraków. Siedzi tutaj cały czas? Możliwe, że podstawił kogoś innego. Nie dziwiłby mi się częsty zabieg. Na ułamek sekund zostałem zauważony. Szybko zniknąłem. Dobra, musimy wejść tutaj na górę. Podstawił kukłę ewidentnie. Ale jest i drabina. Moment. Wygląda to już czysto. Nieźle, że się zabunkrował. Ale widzicie już drogę, jaką należy wykonać, nie? Bo ja ją widzę. Widoczność w kanałach jest ograniczona. I mam nadzieję, że mnie właśnie dzięki temu nie zauważy. Okej. Okay. O kurwa! Nie o to chodziło? Ale epicko se poradziliśmy w tak hardkorowej sytuacji. Dobra. Nieźle. Ale to nie ma znaczenia. Załatwimy go po swojemu. Okej. Dobij, dobij, dobij. Dobij. Jest. Udało się. Hej. My subjects have eyes everywhere, my lord. I offer their knowledge to the service of the order. What knowledge could a king of the gutters offer us? The intrigues of rats. You may go. The intrigues of rats? Pompous fool, if I could lay my hands on him. My master would be pleased to arrange that. Brother. You're right, monsieur. Too much of the king's champagne. Sibir, come away! It's done. Delacer is dead, Grand Master. Good. A to zła masy. Okej, okay, ale welcome back to reality. We've got big problem. Mimo wszystko przeszukajmy go. Tytoń i 3 floreny. Dobra. Może uda się tędy właśnie skorzystać. Chyba aktualnie mnie nie widzi. Cholera, nie mam wytrychu. No to tędy sobie nie poradzę, muszę improwizować. Okay. Zniknęliśmy, to duży plus. Dobra. Zatem teraz. Cóż, nie pozostaje mi nic innego jak cofnąć się. Tylko trzeba to zrobić w miarę możliwości jak najbezpieczniej. Cholera, czy ja tutaj dojdę? Jak się postaram, to myślę, że tak. Oki. Skakuj na... Nie! Coś ty zrobił najlepszego. Kretynie. Moment. Czy ja mam szansę stąd jeszcze uciec? Nie. Dobra. Wiemy w inny sposób. Po prostu szybkie nogi. Czekaj, uciekaj, czekaj. Dobra, jest checkpoint. Nie trafili mnie. Okej, robi się tutaj cholernie duszno. Muszę szybko znikać stąd. Dobra, gdzie teraz? Cholera jasna. Tędy nie przejdę. Szybko, szybko, szybko. Na chwilę im znikliśmy. Dobra,
trzeba stąd uciekać. Dobra, coś tutaj znalazłem. Tędy. Widoczność jest bardzo ograniczona. Ale to też działa w dwie strony, pamiętajcie o tym. Dobra. Jesteśmy na dobrej drodze. Mission complete. I tak spadł mu kamień na głowę. Koniec gry, game over. Tak się otóż skończyło. Sprytnie. Nie wiem, jak oni teraz wyjdą. Cóż. Czy zdamy relację? Wcale się nie rzucamy w oczy z tym kapturem. Ah, you're just in time for the commencement of my reign. Your reign. As long as there's a cour des miracles, we must have a roi des thunes. And since there seemed to be a vacancy, I stepped in. With remarkable speed, the body's not yet cold. I may have set things in motion a trifle early. Say, when you first arrived at La Cour des Miracles. You used me. Your target is dead. We used one another. Coś w tym jest. Koza! Quite a kingdom you've inherited. It is, isn't it? So, is justice served? Are the dead avenged? Is your soul soothed all that rot? Rot is a fine description. Every time I think I'm getting close to the truth, it seems another layer of filth presents itself. Conspiracy, intrigue, a rapidly thickening plot. Add some bestiality and a lecherous priest, and I say you have the beginnings of a beautiful novel. I'd settle for a solid lead. So young, and yet so serious. Well, best of luck to you. Nie dziękuję. Poradzę sobie sam. A? Where did you get that? One of my newly loyal subjects brought it to me as a token of esteem, as it were. It's a curious piece. I know of only one silversmith who works metal like this. A blade of this make killed Monsieur de la Serre. I can only assume you knew this already. Why didn't you say? Where would man be if he never had to ask questions? If everything he could ever want to know was simply handed to him, he might no longer think to ask questions. Or he might accomplish a great deal more unburdened by ignorance. Perhaps. The smith's name is François Germain. You'll find his shop near Leon. Thank you. Monchance. Mamy kolejny trop. Jak sami widzicie, król żebraków został pokonany. Już na wieczność. Choć mamy nowego króla, ale wydaje mi się, że pewnie będzie nieco bardziej rozsądny. Okej, mistrzowie. No, pamiątka została odblokowana. Jasne, że tak zrobimy. Okej, wyjdźmy na górę, na jakiś budynek, żeby zobaczyć nieco tutaj świat z wyższej perspektywy. O, gwiazdy nawet wyszły. Dobra, wejdźmy tutaj. Chcę zobaczyć tą dzielnicę Paryża z wysoka. No cóż, trochę, nie najczyściej, tak brudno, więc trzeba to wszystko naprawić i będziemy dążyć ku lepszemu jutro oczywiście. A tym raz już będziemy się z wami żegnać, otóż mistrzowie. Jeżeli się wam spodobał, łapka w górę pod tym materiałem, komentarz, film możecie udostępnić, pokazać waszym znajomym. Sam quest bardzo mi się tutaj, znaczy może nie bardzo, ale był całkiem ciekawy. Ten podróż w tunelach ma swój klimat i ma swój urok.
oraz to skradanie się tam przez przeciwników też było bardzo ciekawe. Tak więc cóż, jeżeli podobało się, łapka w górę pod materiałem, komentarz, film możecie udostępnić, pokażę was znajomym. Zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach, a ja już sam uciekam na kolejną ważną misję ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. O z nim po...